Szanowni Państwo, ja kiedyś byłem alternatywnym muzykiem. Tak, grali mnie nawet w Radiowej Trójce. Szanowni Państwo, ja przez przypadek się przybiłem. W 2008 roku, Szanowni Państwo, grałem koncerty i byłem alternatywny. A jak się ma potrójną platynę, to się tylko sypia z fankami. Więc ja, Czesław Mozi, sypiałem, a fanki, żeby nie było, fanki się tylko na ciebie patrzą. Więc biorę fanki do hotelu, jak wypada, a w hotelu fanki się jeszcze bardziej patrzą. Człowiek jest zmęczony, musi spać. I to uczucie, jak ktoś się na ciebie nocą patrzy. Proszę, patrz, ja się pytam, dlaczego ty się na mnie patrzysz? Ona mówi, że ona kocha tą żabkę, to nie w betonie. To nie jest sex, drugs, rock and roll. Ja chciałem więcej, szanowni państwo. Ile razy stałem na stacji benzynowej i szukałem siebie, ja przez Mozi w tych gazetach kolorowych. I gdzie jestem? Mam najlepiej się sprzedającą płytę w Polsce. 2008 rok, jeżdżę i gram. I co z tego, że się jeździ i gra koncerty? Jak cię żadna dresiara na dyskotece nie rozpoznaje. Szukam siebie w tych gazetach kolorowych. Leszko, party. A mnie tam nie ma. I nie rozumiem, dlaczego mnie tam nie ma. I mówię koledzy, dlaczego mnie nie ma w kolorowych gazetach? Jak mamy trzy Federyki, jesteśmy top trendy. I Jerzy Błonski daje mi nagrodę. I konwenty spadają na głowę. A nie piszą o mnie. Ale jestem alternatywny. To uczucie, jak się stoi na stacji benzynowej, a pani krzyczy, jak SOS! Przepraszam, proszę bardzo, dlaczego pani na mnie krzyczy? Ja mam potrójną platynę i trzy Federyki. Duński i Meksykański. Na peryferiach miasta, gdzie asfalt prawą zarasta, wzdłuż torów, gdzie pasą się konie, szła żabka po świeżym betonie i wcale nie tłumało. Jak wielkie się gówno wglądała i szła zamyślona dalej. Środkiem styknących alej, szanowni państwo, tak już nie jest. Wszystko się zmieniło. Jak państwo dobrze wiedzą, ja już nie jestem artystą. Ja jestem komercyjną szmatą. No, ale za to, szanowni państwo, nie ma tej stacji benzynowej w naszym kraju, gdzie nie wchodzę. Już nikt nie krzyczy na mnie. Coś za co? Już nikt nie krzyczy na mnie na stacji benzynowej. Podchodzę do kasy, a pani mówi często: może pan by chciał noga kupić? Nie, ja proszę mi nabić punktu. Już nie jest tak, jak było. Już nie sypiam, już nie sypiam z fankami. Staram się mówić po polsku, ale jak się budzę i on mówi: cześć Czesław, cześć! A co ty tu robisz w Koninie? A ja mówię, że ja kręcę program telewizyjny. I skrośny. A jej koleżanka obok: cześć. On tylko bałwankiem olafa. Bo jestem bałwankiem olafa. Jak państwo będą oglądać bajkę Heinelowy, to pomyślcie o tym, że ten bałwanek olaf, tą bajkę, którą oglądacie ze swoimi dziećmi, pamiętajcie, że za 10 lat bałwanek olaf będzie obleśnym chłopakiem, który będzie miał 46 lat i będzie siedział i będzie podrywał młodą dziewczynkę. I będę mówił: cześć, piękną kobietę. Czy ty znasz maszynkę do świerkania? Mój jedyny hiciolek. Ona będzie mówić: idź ty, dziadu. Ja będę się pytał, czy może oglądałaś kiedyś Tajne Lody? Ona będzie mówić: tak. 10 lat temu, jak była małą dziewczynką, tatuś zabrał ją do kina na Tajne Lody. Ona oglądała Tajne Lody i wszystkie koleżanki w klasie kochały Elsę, ale ona była inna. Ona kochała bałwanka Olafa. Słońce dawało poparć. Królewicz nadchodził z oddali, smoknął chciał. Żabkę błagam, lecz nie zdążył, opadła w pułapkę. Tylko główka została na wierzchu, więc ją smoknął w tę główkę bez przeszkód. I królewna nie żaba w betonie. Kiedy to jest woda? Szanowni państwo, był moment, gdzie ja w swoim życiu piłem alkohol na scenie. To nie można. Poszła fama, jestem cały czas pijany. Więc zacząłem robić eksperymenty.
kłałem piwo na scenie, nie ruszałem tego piwa, ale grałem koncert. I nagle podczas koncertu odjęłem się tego. Mówili, a widzisz, chlał, ale pijany. A teraz, jak mam wodę na scenie, nigdy nie mogę wchodzić na scenę i od razu pić. Teraz, jak piję wodę na scenie czasami i zrobię to bardzo gwałtownie, ludzie mówią, widzisz, słyszy go, chlał wczoraj. Więc to nie jest tak łatwo, szanowni państwo, bo jestem Polakiem. Proszę, nie, proszę, nie, brawa, nie, już z tego, proszę, nie, poczekajmy do końca. Nie, oczekiwać, nie róbmy tego. Ten koncert może się jeszcze zmienić. Naprawdę? Uciekła ładna babeczka z dość wesołego miasteczka. Lecz jakie były powody, że mimo wielkiej urody nie miała tam powodzenia i rzekła: talk to the head, cause the face just don't understand. Do widzenia. Rok temu robiłem program dla dzieci. Pani psycholog przychodzi do mnie i mówi: Czesław, jak masz do czynienia z dziećmi, to nie ironizuj, Czesław. Bo dzieci nie rozumieją ironii i często jest tak, że dziecko się śmieje, bo cała sala się śmieje. To chyba nie sprawa ceny, ani wątpliwej higieny. Z pewnością ktoś ją przestraszył, peta i zgasił w kaszę, albo ją zalał winem lub innym jakimś płynem. No, to było straszne. Jak państwo wiedzą, mnie też bardzo denerwuje, jak piszą źle o nas, Polakach, w mediach zagranicznych. Ja do dziś muszę się tłumaczyć moim kumplom zdaniem, że my nie wcinamy łabędzi. To jest piosenka o łabędzi. Tylko chciałbym zaznaczyć, że jak grałem tą piosenkę w Białymstoku, to ktoś mi krzyknął: fuck you, Czesław! Czy ty pierdolisz? Czesław! My Polacy nie jadamy białych ptaków! Powiedziałem: szacun, przepraszam. Witajcie, proszę, proszę, proszę. Tak to mi co są mi polsku, proszę. Szanowni państwo, jak grałem tą piosenkę na Mazurach, to przyszedł do mnie pan i powiedział: Czesław, to wcale nie jest śmieszne z tymi łabędziami, bo tutaj na Mazurach my wcinamy łabędzie, bo jest kryzys. Śmieszna piosenka o łabędziach. Nie macie racji, jesteście w błędzie, że Polacy jadają łabędzie. To naprawdę nie mogło się zdarzyć, przecież u nas nie ma łabędzików, kucharzy. O, from Poland? O. You don't look Polish. Yeah. Pani strażnik, to pani się myli.